Jakub Jurek, witam Państwa serdecznie, zapraszam na wydarzenia sportowe. Cztery zespoły siatkarskie wzięły udział w memoriale Jana Rutyńskiego. Na hali Regionalnego Centrum Sportowego zobaczyliśmy Tartan Volley Team, znajomych Janka, Krispol Września i oczywiście Kuprum Lubin. W hali RCS odbył się turniej, którego głównym celem jest wspomnienie zmarłego w maju 2014 roku wiceprezesa Kuprum Lubin. Jan Rutyński w oczach ludzi, których znał, był postrzegany jako niezwykle pozytywna postać, zarażająca wszystkich pasją do siatkówki. We wspomnieniach byłego zawodnika Szymona Kosteckiego nieodżałowany wiceprezes był bardzo spokojną osobą. Sama osoba Janka jest rewelacyjna, bo to jest wiadomo, że o zmarłych nigdy się źle nie mówi, ale tutaj o tej osobie nie można nic złego powiedzieć. To nawet mówiąc o nim dobrze, to i tak nie odda tego, jaki był Janek naprawdę, bo Janek dla nas to takim był... Był prezes, ale tak jak nawet kiedyś wspominałem to, że ta drużyna była prowadzona jak rodzina. Najpierw na parkiecie zobaczyliśmy sportowców, którzy w większości znali Jana Rutyńskiego bardzo dobrze i występ podczas takiego turnieju był dla nich wyjątkowy. Wśród tych osób był także Szymon Kostecki, który na parkiecie grał na pozycji przyjmującego. Tutaj nawet Robert Szczerbaniuk. Nawet nie wiem, skąd on przyjechał, bo na Mistrzostwach Europy Old Boy w Ostrołęce, jeżeli dobrze pamiętam. Także on gdzieś znalazł czas, żeby przyjechać tutaj. Wielkie brawa dla Pawła Szabelskiego, który nagłośnił to tak naprawdę. To on wysyłał jakby zaproszenia do wszystkich, żeby się pojawili na tym turnieju. Co jeszcze ubarwnił to rewelacyjnie na Facebooku. No na pewno, jak ktoś chce zobaczyć, to niech zobaczy, bo opis jest naprawdę książkowy. W meczu Kuprum Lubin z Krispolem Września padł wynik 2-3. W sobotę na torze wrotkarskim Regionalnego Centrum Sportowego w Lubinie odbędą się Mistrzostwa Miasta Lubin i Powiatu Lubińskiego w jeździe szybkiej na wrotkach. Organizatorem imprezy jest MKS Kuprum Lubin i RCS Lubin. Zawody mają na celu propagowanie zdrowego stylu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, a także promocji jazdy na wrotkach. Zapraszamy wszystkich chętnych. Organizujemy 15 września na lodowisku, czyli na torze lodowym, teraz torze wrotkarskim, prawda? Mistrzostwa miasta i mistrzostwa powiatu dla wszystkich prawie kategorii wiekowych. Cały regulamin oczywiście przy współudziale Regionalne Centrum Sportowe, prawda, i Urzędu Miejskiego i Powiatu, i tam w różnych kategoriach będzie to rozpisane na plakatach i na stronie internetowej MKS Kuprum Lubin. Zawody zawsze cieszą się sporym zainteresowaniem. Organizatorzy liczą na kolejny rekord. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy jeżdżą, nawet może nie w sposób profesjonalny, ale też mają możliwości wystartowania. W czerwcu wystartowało 70. Mam nadzieję, że teraz przekroczymy 100 zawodników. Mistrzostwa odbędą się w 7 kategoriach wiekowych. Zgłoszenia do zawodów w dniu rozgrywania na torze RCS w Lubinie. Zawody odbędą się 15 września 2018 roku. Początek o godzinie 10. Za nami kolejna edycja bilardowego Grand Prix Polski. Po raz kolejny formą błysnął lubinianin Mieszko Fortuński. Zawodnik Dolnośląskiego Stowarzyszenia Bilardowego w Gdańsku wywalczył tytuł wicemistrza. W serii Grand Prix Mieszko Fortuński od dłuższego czasu nie opuszcza ścisłej czołówki. Rzeczywiście niezły start Mieszka. Już praktycznie 24 miesiące nie schodzi z podium, jeśli chodzi o Grand Prix Polski. Także pobijam kolejne rekordy. Natomiast no, my oczekujemy oczywiście zdecydowanie lepszych startów zagranicznych naszych zawodników, bo już przecież wszyscy wiemy, że jeśli chodzi o polskie starty i Puchar Polski, no to oni tutaj zawsze są w czołówce. Tymczasem lubińscy bilardziści udali się do Moskwy na Kremlin Cup, a po powrocie ze stolicy Rosji czeka ich kolejny międzynarodowy występ. Zaraz potem wracają na Eurotour, no i turnę do Stanów Zjednoczonych miesięczne. Także czeka ich niezła wyprawa i niezłe zawody. 17 października lubinianie rozegrają 7 kolejkę bilardowej ekstraklasy. To był sport. Państwu serdecznie dziękuję za uwagę i do zobaczenia.